Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest The Crew. Moi drodzy, życzę wam dobrej zabawy ze mną przy tej grze z nowym samochodem. Co tak cicho jest ta gra? Nie wiem. Za każdym razem, kiedy wrzucam te pliki nagrane z gry do obróbki, dźwięk jest strasznie cicho. Zobaczmy, ale nie, no głośność jest głosów, głośność dźwięków, może to to. Zobaczmy. Troszeczkę głośniej chyba, co? To jest nowy samochód, nazywa się Cadillac Eldorado. Dokładnie możemy sobie tutaj sprawdzić. Cadillac Eldorado Brougham. Jeśli dobrze przeczytałem, to dobrze, jeśli źle, to mnie poprawcie. 325 koni mechanicznych. Ja dziękuję. Ile to waży? 2 tony 410 kg. I naprawdę tę wagę czuć w tym samochodzie. Zobaczcie, jak on skręca. Jak on się buja w ogóle. O, rowery! Zobaczcie. To jest tragedia. Naprawdę, ten samochód jest taki... Czuć, że on waży, nie wiem, bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo. Zresztą, jak przystało, no, mamy tutaj maksymalnie 7000 obrotów, jak przystało na jeden z takich starszych samochodów, w muscle carach jest podobnie, przy ostrym skręcaniu, przy trochę większej prędkości, odrywa nam się jedno z przednich kół od podłoża. Zaraz wam to może pokażę, jak mi się uda. O. Troszeczkę się tam oderwało, ale nie wiem, czy to widzieliście. W każdym razie jest to odczuwalne. Zresztą, tutaj te koła dziwnie się skręcają, bo ja na przykład skręcam to teraz raz za razem w jedną i w drugą stronę, a one się tak w pewnym momencie prostują i dopiero później skręcają. Nie wiem, czy to jest za sprawą jakiejś tam asysty dla pada. W każdym razie ja niby dla pada wszystkie asysty mam wyłączone. Natomiast dla kierownicy... można tych asyst wyłączyć więcej ogólnie. Dla pada można tylko niektóre asysty wyłączyć. I myślę, że to jest właśnie jedna z asyst, która odpowiada za, nie wiem, stabilizację toru jazdy albo coś w tym rodzaju. Nie jestem pewny. Oczywiście w tym samochodzie normalnie takiej stabilizacji nie ma, no ale gra jakoś to tutaj może wymusza. 158 160. Zobaczymy, ile wyciągnie stokowy Cadillac. 171. Pamiętajcie, 2 tony 400. To jest masakra, to jest czołg. Te samochody starsze, one ze sprawą tego tak dużo ważyły, bo raz, były ogromne, a dwa, miały dużo grubszą blachę niż samochody obecnie. Obecnie samochody, ja ostatnio miałem do czynienia z Fordem, jakimś jednym z tych nowszych, 180 km na godzinę. Powiem wam, że gdy dotykałem tej blachy, bo tam musiałem zajrzeć pod maskę, ja czułem, że to jest jakiś gównolit. Nie wiem, co to było, ale to jest jak jakiś taki twardszy karton, naprawdę. Nie chcę tutaj obrażać tej firmy czy coś, to nie o to chodzi. Tylko to we wszystkich samochodach nowych tak jest, że po prostu jest... Nawet po dotyku czuję, że to nie jest blacha, że blacha, no taka jak macie powiedzmy na dachu domu, czy blacha jak w starszych samochodach. To jest coś, co szybko się rozwali, tak ja przynajmniej uważam. Anyway, jakie mamy tutaj możliwości tuningu? Plan jest ogólnie... możemy zrobić na ulicę nawet i na wyczyn. Wiecie co, ja mam mało samochodów ulicznych, dlatego myślę, że właśnie bym sobie zrobił tego Cadillaca na ulicę. Plan jest ogólnie taki na ten odcinek. Robimy Cadillaca, a następnie jedziemy na PVP. Niekoniecznie w Cadillacu, bo no to różnie bywa, różnie tam wybiera. Przeważnie jeździ się LaFerrari. Weźmy sobie... Ojej. Odkrywanie, PVP, gracze, wyzwania, to myślę tak, no kurde. Gdzieś tu jest ten salon tuningowy. A, chyba tutaj jest dopiero, tu jest offroadowy.
Już nie pamiętam, ja zawsze tuningowałem tymi wyczynowymi. Zobaczcie, że ja już kurczę. Ostatnio miałem w ogóle jakieś problemy z grą. Mam nadzieję, że tym razem ich nie będzie. Ojej. Gdzie są ci tunerzy cholerni? Tu jest sprzedawca. Aha, dobra. To tutaj jest. Dobra, nie zauważyłem. Zapomniałem, że to są takie niebieskie ikonki. Dobra, offroadowy to nie, nas nie interesuje. Ale tutaj mamy ulicznego tunera i wbijamy. Odwiedź. Zobaczymy, jakie tutaj modyfikacje możemy wprowadzić. Ja na ulicę mam stuningowanego także Forda z 2015 roku. Forda Mustanga oczywiście. I tamtych zmian wizualnych wprowadzić dużo się nie dało. Jakby to mam powiedzieć. Te samochody, ten styl samochodów z tych lat niespecjalnie mi się podobał. Szczególnie te, nie wiem, owiewki z tyłu. Nie podobało mi się to nigdy, od małego, naprawdę. Dobra, zobaczmy, zobaczmy. Zobaczmy, zobaczmy, co z tego wyjdzie. No i przede wszystkim, jak po takim tu... Co to za Terminator? Jesus! Co to jest? Ej! Dobra, cofam te słowa. Teraz wygląda przekozacko. To jest Batmobil teraz. Autentycznie, ej. Wiecie, jaki mi się film przypomniał? Liga Niezwykłych Dżentelmenów. Jak patrzę na ten samochód, to tak mi się właśnie przypomniało. Że kurczę... Zajebioza. Zajebioza. Jeszcze jakby można było dach ściągać. O Boże. Słuchajcie, ale to nie jest jedyny kolor. To jest kolor podstawowy. A czy tu jest jeszcze drugi kolor? No nie ma tutaj opcji wyboru drugiego. O Boże, metaliczny jeszcze lepszy. Nie wiem, który wybrać. Naprawdę ten samochód wygląda teraz niesamowicie. Naklejki. Oj, same zablokowane mam. Nie kupione. Nie wiem, co mnie nie stać, czy co? Niebieski tu wszystkie zablokowane mam, nie wiem czemu. A, bo może dlatego samochodu nie można stosować po prostu. Okej, dajmy takie coś. Zderzak. Ojej, jest tu trochę tego, co? Aha, lusterka razem ze zderzakiem. To są chyba lusterka. Takie dodatkowe. O, man. Kurczę. Chciałbym takie ciemniejsze te światła, ale bez tych lusterek. Okazuje się, że do każdych tych reflektorów ciemniejszych są te głupie lusterka. Raciul to. To mi się podoba. Hiha, dziękuję. Oto z kołem mi się zapasowym mi się podobało. Co to było? Co to? To jest rura wydechowa? Jezus! Nie wiem, chcę to. Biorę. Zobaczymy, jak to wygląda w ogóle w tym. What? Aha, to jest ten standardowy, okej. I z tyłu też standard, ale podoba mi się ta opcja z zakrytym kołem. Bardzo. Felgi. Oficjalna jezdnia, wyścigowy, teren, retro. Niedostępny dla tego auta? Hello? Dobra, weźmy coś na jezdnię, zobaczymy. A to raczej nie będzie pasować. To już wolę chyba oficjalne, zobaczymy co z oficjalnych jest. Oh man, oficjalne są zajebiste. Tak nawet nie widać, nie widać jaki to jest wzór. Te biorę. Lusterka. Okej, okay. Jakieś przyciemnione chyba, albo chromowane, nie wiem. Spoiler, o, nie ma nic. Maska, maskę można wymienić. Jezu, jak ten silnik tam wygląda, o kurde. Co to jest?
taka równa, z włókna. To mi się podoba. Na takich paskach, zobaczcie, jak paski od spodni zaczepione. Ja dziękuję, w takim starym stylu. Ale no, powiem wam, że tutaj się postarali, naprawdę. Kozacko to wygląda. Wow. Zobaczmy, przyjrzyjmy się temu silnikowi. Nie, no to jest, chyba we wszystkich samochodach to wygląda tak samo. Mamy tu chyba V8. No, albo V6. Nie, V8, dobra. Tutaj nie będziemy nic kupować. Troszeczkę sobie tym autem pojeżdżę. Zobaczę, jak śmiga teraz. Jeju. Czy dalej nim tak buja? Będzie bujać. O, no i jestem ciekawy, czy w statystykach jakoś zmieniła się waga, czy cokolwiek. Ponoć jest odchudzony, powinien być. Jak to brzmi przede wszystkim? Kurde, jestem strasznie ciekawy. Jiu, jaki Batmobil! Łeb urywa. Samochody uliczne nie są specjalnie szybkie. O, już myślałem, że będzie taki ten płomień, wiecie, taki wąski. Ach, to jednak mi się nie podoba. A jak auto się prowadzi? Na pewno nim tak teraz nie buja. Zaczęło się prowadzić po prostu tak jak wszystkie samochody uliczne. Ale to, co robi stokowy Cadillac, to jest coś niepojętego. Buja nim strasznie. Ale dzięki temu jest właśnie ciekawy. Tu jest jakaś skocznia. Gdzieś sobie doleciałem, ale cholera wie gdzie. Ej, na jakieś tory wjechałem czy coś, nie wiem. Test precyzji. Najgorszy chyba test, jaki może być dla Cadillaca. Jest w dodatku ciemno, więc nie wiem, jak to będzie. Ale zobaczmy. Nie, no to jest w miarę ubita nawierzchnia, więc nie powinno być problemu. Coś ale asfalt, więc w miarę powinienem mieć przyczepność. O, o. Poszło. Leciutko zarzuciło, troszeczkę opanowałem i jakoś wyszło dobrze. O kurde, mało brakowało. Jest już srebro. O, o. Ależ fatalnie. Nie mogłem patrzeć na mapkę, bo się skupiałem na tych bramkach. Ale już jak tak wyleciałem, to katastrofa. Nie da rady nic z samochodem zrobić autentycznie. Oj, chciałem powtórzyć. Powtórzy mi czy nie? Powtórzy. Musi się udać. No tam w pewnym momencie jest taki ostry zakręt i nie widać, jak się trzeba ustawić do niego. Zresztą nie ma się tutaj co ustawiać. O nie. Nie ma się co ustawiać, bo tak naprawdę bramkę i tak trzeba przejechać. Ogólnie widzę, że samochód jak na taką wagę jest dość responsywny na nitro. To jest dziwne. Powinien palić kapora w miejscu i stać, a nie jechać. Przez tą jedną bramkę chyba będzie problem, aby zaliczyć na platynę. No dupa zbita. Za wolno tym autem jest. Ale dobra, weźmy sobie na przykład test prędkości, który ja najbardziej lubię. Powiedzmy tutaj test ucieczki, ale test ucieczki też może być dobry, bo tu będziemy zjeżdżać sobie z góry i też może mi się uda zrobić to na platynkę. Chociaż tak jak mówię, samochody uliczne, one nie są zbyt szybkie. Nawet jak mają te 1000 punktów, to nie mogą równać się z samochodami wyczynowymi, a przynajmniej mój Mustang tak ma. Tam nie wiem, ma jakieś bardzo niskie prędkości, gdzieś około 320 km na godzinę i więcej nie poleci. Gdzie samochody wyczynowe mają nawet około 370 i więcej km na godzinę prędkości maksymalnej. Ale tutaj w grę wchodzi także przyspieszenie, które w samochodach wyczynowych jest znacznie wyższe. Zrobimy sobie jeszcze ten test umiejętności i pójdę sobie do PVP. Może uda się pojechać Cadillaciem, chociaż jest niestety jeszcze słabo stuningowany, będę musiał nad nim popracować. Ale ja tak naprawdę mało też jeżdżę, mało ogólnie ludzi jeździ na PVP samochodami ulicznymi, więc nie ma co się pchać specjalnie tutaj w jakiś mocny tuning. A poza tym mam mojego Forda Mustanga, którego już wam pokazuję. To jest torowy, rajdowy, wyczynowy, offroad, uliczny, a i mam tych trochę ulicznych samochodów. No, coś tam mam, coś tam jednak mam. Jest Ford Mustang Fastback. I on sobie wygląda tak. Jest to mój ulubiony samochód właśnie na ulicę. Jednym z
z takich też lepszych samochodów na ulicy jest Skyline R34, ale Mustangiem mało kto jeździ, a ja po prostu lubię czuć się zawsze wyjątkowo, więc po prostu jeżdżę sobie Mustangiem, który jest świetny. I no, tutaj nic nie buja, jest dosyć przyczepny jak na muscle cara, więc nie ma się tutaj do czego przyczepić, jeśli chodzi o wady tego auta pod względem samochodu ulicznego. Chociaż podejrzewam, że Skyline jest lepszym wozem niż Mustang, no bo tam mamy napęd na 4 i na śniegu na pewno lepiej by sobie radził niż Mustang tutaj, więc lipa. Ale ogólnie fajnie mi się nim jeździ i lubię go bardzo, z wyglądu nawet. Teraz wyszła ta wersja nowa, nie wiem czy widzieliście, Mustang chyba z 2006 roku. Na 2006 rok właściwie powinno się mówić, a nie z 2006, bo jeszcze jakby nie został produkowany w tym roku. 2016, przepraszam, nie 6. 6 powiedziałem w ogóle, w jakich czasach ja żyję. Jezus. Ale to dlatego, że właśnie w tych latach chodziłem do, nie wiem, gimnazjum wtedy chodziłem. I cały czas się w tym zeszycie pisało te daty i w myślach bardziej mi się zapamiętała data 2006 niż 2016, chociaż było to 10 lat temu. Jak się PVP jedzie jeden za drugim, to się wygrywa tam po 16 tysięcy, po 9 tysięcy. I jak się tego wyścigi wcale nie są długie, więc można w krótkim czasie naprawdę szybko nabić tą kasę. Że tak się brzydko wyrażę. Okej, jedziemy. Tu są chyba kolizje włączone, ale na razie nikt się nie spycha. No tak, pierwszy zaklęt to powinny być problemy. Ole, Lucek wysuwa się na prowadzenie. Trzymajcie kciuki, bo ja się tutaj w tańcu nie będę pieprzył. Autobus pięknie zataranował. O, miałem drogę. O, tam co tam jest z przodu? Golfina albo coś? Tutaj chyba jest nawet Golf. Pięknie idzie mi tym Mustangiem. Nawet może uda mi się Skyline'a tutaj przegonić. Jest, udało się. Teraz oby tylko strumień złapać za Golfiną. O, próbował mnie zramować, ale jednak mi się nie udało. Łapiemy strumień. Czy się uda, czy się nie uda? Uwaga. Ach, za daleko jest jeszcze. Och, nie pykło, nie pykło. Mogłem tam troszeczkę ręcznego użyć, żeby się lepiej od tego samochodu odbić. Ale nie jest tak źle. Ogólnie to są chyba okrążenia. Nie mogę teraz spojrzeć na interfejs, jestem w 100% skupiony na jeździe. Coś czuję, że mogę mieć pozycję na podium, a byłoby naprawdę słodko dostać dużo, dużo kasy. Trzy okrążenia, wow. No to naprawdę myślę, że jest spora szansa, aby to nawet wygrać. Gracze nie są aż na takim wysokim poziomie, więc myślę, że mógłbym sobie poradzić. A przynajmniej mam takie szanse. Prawdopodobnie to idzie Golf z przodu, nie jestem w stanie stwierdzić, ale jeśli wyprzedzę tego Golfa, no to będzie naprawdę fajnie. Byleby tylko złapać za nim strumień i naprawdę jestem w domu. Nie wiem jak ja to zrobiłem, ale to było dobre. Tam z tyłu mnie goni Skyline. Ojej. Proszę, Golf się rozwalił. Ale miał jeszcze nitro na zbyciu, więc nadrobił tą prędkość. Dalej, dalej, dawaj mi cień aerodynamiczny. Ojej, ojej. Kurde, mało tego nitra. Skyline zdecydowanie lepiej poradził sobie na tych zakrętach. Ale to dobrze, ja go tutaj zaraz podgonię też. Wow, jakie przyspieszenie nagle. Oh, jeez, dobra, gonim Golfa, gonim Golfa. Oh, to jest chyba już drugie okrążenie. O, uwaga trafiki. Dawaj go, dawaj go. Robimy ładny, duży łuk. Pięknie, dawaj Lucek. Byłoby zajebiście wygrać Mustangiem. Ależ pięknie wszedł. Ja troszeczkę przyhamowałem, bo bałem się, że na poboczu będą stały jakieś trafiki. Ale nikt nie stał. O proszę, to jest moja szansa, to jest mój czas. Tak jest, gubimy Golfinę. Proszę bardzo, jeszcze się tam rozwalił gdzieś ten Golf, ależ fantastycznie. To jest moje 5 minut, teraz tylko się nie rozwalić i naprawdę będzie gites majonez. W dodatku mam bez wspomagań jako jedyny gracz.
na trybie dla zaawansowanych jadę. Ło, jaka satysfakcja. Chociaż to tak naprawdę niedużo daje. W sensie niedużo odejmuje. Ze wspomaganiami jeździ się prawie tak samo. Przynajmniej ja tak uważam. No nie wiem, jakie wy macie zdanie. No może troszeczkę łatwiej, ale chyba aż takiej różnicy nie ma, co? Ktoś tam jedzie jeszcze na trybie sportowym, ale lucek, proszę bardzo. Wow, od człowieka tam coś potrąciłem, trudno, wyklepię się. Dobra, jeszcze tylko dwa checkpointy i jedziemy ostatnie okrążenie. To będzie naprawdę wspaniale wygrać wyścig z taką ilością graczy. Módlcie się, aby mnie z gry nie wywaliło, bo się normalnie zdenerwuję, jeśli tak się stanie, ale bądźmy dobrej myśli. Wow, mało brakowało, bym się zderzył. Bądźmy dobrej myśli, że wszystko będzie git majonez. Dobra, mam nitro, troszeczkę tu podładujemy. Tamci na pewno nie śpią, konkurencja nie śpi, na pewno chcą mnie tu podgonić. Widzę, że tam już Skyline mnie próbuje namierzyć, próbuje się do mnie zbliżyć, próbuje wszystkich swoich sztuczek. Ale ja się tak łatwo nie dam. Będę walczył. Muszę się bać tego Skyline'a. Na każdym rozpędzie trzeba używać nitro, chociaż troszeczkę, żeby jak najmniej tej prędkości tracić, żeby jak największą średnią prędkość utrzymać. Okej. I tutaj po wyjściu muszę nitro użyć. Mogę ładnie, szeroko, bo tu nie ma trafoli. Ja naprawdę pierwszy raz jadę ten wyścig. O, już się bałem, że autobus skręci, ale na szczęście nic złego się nie stało. Tutaj będą trafole po boku. Ale lucek normalnie już się przekonał, już się raz rozwalił tam i drugi raz się nie rozwalił. Mam brakowało. Bardzo dobrze mi się jedzie tym Mustangiem, nie powiem, że nie. Gdybym wziął Cadillaca, na pewno nie byłbym na tej pozycji. A co by było, jakbym wziął Skyline? Ojej. Może byłoby nawet gorzej. Mustangiem jedzie mi się naprawdę fajnie. O kurde, konkurencja nie śpi, doganiają mnie, widziałem ich na mapce, są niedaleko. Nie, no w sumie jeszcze kawałek drogi są za mną, więc skit. Dobra, tu pojedziemy tak, tu tak. Trzeba skupić się na drodze bardziej, bo jak będę tak na mapkę patrzył, no to się w końcu o coś rozwalę. A każda kraksa, każde zderzenie to jest masakrycznie dużo czasu w plecy. Gaz! Och, kurde. Udało się tą prędkość odzyskać. Troszeczkę mnie tam ponadrzucało, powyginało, podriftowało, ale... Ale udało się z tego wyjść jakoś. Meta tuż przed tobą! Ile kasy dostanie Lucek? Jak myślicie? Czy będzie 20 tysięcy za taką ilość graczy? Byłoby cudownie. Uwaga! I uwaga! Pięknie, po tak długim czasie nieobecności w tej grze udało mi się zdobyć pierwszą pozycję na PvP. W moim Mustangu, który jest takim rodzynkiem wśród samochodów ulicznych, bo go bardzo lubię właśnie z wyglądu. Chociaż mówię, nie jest to najszybszy samochód ze wszystkich, jakie posiadam. A nie ma co się równać chociażby tuningowi wyczynowemu, ale jest i tak bardzo, bardzo fajny. Przyczepny jak na muscle cara, to jest właśnie dziwne. Ja się zdziwiłem, jak pierwszy raz nim jeździłem. Ale są oczywiście samochody bardziej przyczepne. Pierwszy zawodnik. Wow, pięknie. Ile kasy? 16 tysięcy. Jakąś tam rangę zdobyłem, chyba lepszą czy coś, nie wiem. Ale poszło naprawdę fajnie. No i wylosowało to, co ja wziąłem, fantastycznie. Wezmę sobie samochód, ojejku, naprawdę nie wiem, jaki wybrać. Ostatnio jeździliśmy trochę Aventadorem. F1... O, właśnie. Weźmy tego Mercedesa. Why not? Ostatnio go zresztą tuningowałem. Pod względem wyglądu właściwie zrobiłem całkowicie chyba stokową wersję. I można by nim trochę pojeździć. Czemu nie? Zobaczymy, jak mi pójdzie. To jest eliminacja, więc ostatni gracz będzie miał dużo, dużo nitra, żeby podgonić całą czołówkę. Eliminacja? Chyba eliminacja, nie pomyliłem się. Ojej, same LaFerrari. Nie, dwa LaFerrari, jedno to jest Ferrari Italia. A mój Mercedes praktycznie całkowicie stokowy, poza przednim zderzakiem. I Maserati jest też, Maserati jest bardzo ładnym samochodem. Ojej, ale te LaFerrari jest szybkie.
Aj, będzie ciężko, będzie ciężko. Widzę, że konkurencja jest konkretna. Ale nitra też mam dużo, więc w razie czego do rozpędu będziemy używać. Gonimy, gonimy tutaj wszystkich. O, spychają się. No, konkurencja na samym końcu będzie naprawdę zażarta, bo tutaj chodzi o wyeliminowanie najsłabszego ogniwa. I może być tak, że ja będę tym najsłabszym, chociaż ktoś jeszcze jest za mną. Coś czuję, że tego wyścigu nie wygram. Coś czuję, że nie będę tutaj nawet na podium. Ale kto wie, zobaczcie, że tu jest dużo miejsc, gdzie można się rozwalić. Dlatego też, no jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. Komuś właśnie zabrano jedno życie. Okej, jakoś idzie. Nitra mam naprawdę dużo, więc mogę ich jakoś podgonić, ale zbyt duża szybkość też nie jest wskazana tutaj. Mój Mercedes zauważyłem, że gdy używam dużo nitra i daje sporo mocy na zakrętach, potrafi zarzucić dupką. To nie jest dobry przejaw, ale da się to jeszcze opanować. Grałem gorszymi samochodami i na wybojach też jest problem. W poprzednim odcinku dużo chwaliłem ten samochód. Ogólnie nie jest taki zły, tylko no czasami na tych wybojach jest problem. No ale nie o to chodzi, żeby jeździć cały czas najlepszymi autami, tak? Trzeba czasami też wziąć te takie mniej zajebiste, mniej szybkie, mniej przyczepne, żeby się dobrze bawić. Okej. Wygrywanie to nie wszystko, moi drodzy. Nie, nie, nie. Oleż, kurczę, to Ferrari poszło. Ja dziękuję, mam ten samochód. Oj, nie pykło, nie pykło. Bardzo słabo jeżdżę, bardzo słabo, przyznaję się. Rzuca tym Mercedesem przy mocnym przyspieszaniu. Dobra, jeden został wyeliminowany, drugiemu od tyłu zabrano życie. Jest teraz na celowniku, a zaraz po nim, jeśli on mnie wyprzedzi, będę ja na celowniku, więc muszę się mieć na baczności. Muszę wyprzedzić to Ferrari z przodu, chociaż będzie naprawdę ciężko. Ten samochód nie da się dogonić, ten gracz nie da się dogonić. Ja się w ogóle tutaj zderzyłem. O, będzie ciężko, będzie ciężko. I jestem na czerwonym polu, bardzo źle, bardzo źle. Ten gracz przede mną Maserati będzie walczył, ale ja się nie poddam. I wyeliminowany. Świetnie, mam 3 życia, ale teraz ja będę obrywał ostro, bo jestem na celowniku 8 sekund, żeby dogonić Ferrari. Aby dogonić Ferrari, Italię musiałoby się gdzieś tam z przodu rozwalić, albo nie wiem, co bym musiał zrobić, chyba śmigłowcem go przygonić czy coś. Jest naprawdę ciężko. Oj, nie wiem, co zrobię, chyba zaraz odpadnę sobie. Bo ciężko jest, bo ciężko. Ale słuchajcie, Ferrari coś się tam rozwaliło, nie jest źle. Mam malutką szansę, jest światełko w tunelu. Może jakimś cudem coś się jeszcze wydarzy i uda mi się ocalić ostatnie życie. 2 sekundy, no już raczej nici z tego, nici z tego i koniec. Było dosyć ciężko, ale Ferrari to jest jednak potężny samochód. Niejednokrotnie mi w komentarzach mówiliście, abym brał właśnie to auto, żebym kupował je, bo jest to naprawdę szybki wóz, bardzo szybki. Gracz radzi sobie tutaj jak może, ale to jest chyba drugi gracz, to nie jest ostatni. Ostatni jest gdzieś tam z tyłu, jedzie Ferrari Italia. To jest dla Ferrari, które też walczy. Co? A, to tak oni tutaj jeżdżą. O proszę, o proszę. Widzicie, jak się można dowiedzieć? No zobaczcie. Kurczę, jeździłem tam naokoło jak głupek. A tu jest, tu są tyle, takie skróty, no kurczę. Też mało gramy w te PvP, te wyścigi. O, ale się rozbił fatalnie. Więc więc nie znam tutaj tych wszystkich skrótów, ale im więcej się gra, tym więcej się poznaje. Cieszę się ogólnie, że jesteście ze mną na tym odcinku i że sobie razem poznajemy The Crew. Chociaż wy już pewnie znacie The Crew lepiej ode mnie, ja tak dużo czasu nie spędzam. Chociaż powiem wam, że po przesiadce na przykład z Forza Horizon, czyli najnowszego Need for Speeda do The Crew, jeździ mi się tu naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. To nie oznacza wcale, że w tych pozostałych grach jeździ się jakoś źle, czy niedobrze, czy brzydko, czy jakoś gorzej.
Tylko po prostu jeździ się inaczej. Ja jestem do tego stylu jazdy bardziej przyzwyczajony. Za czwartą pozycję dostałem 16 tysięcy baksów. Jest to i tak bardzo dużo jak na taką pozycję, bo za pierwszą dostałem niewiele więcej. A bardzo, bardzo, bardzo to cieszy. No i dobra, jest losowanie. Ja wybrałem tym razem rajd, wyścig z kolizjami i z ruchem ulicznym. A będziemy jeździć samochodami ulicznymi i tym razem wezmę sobie Skyline, zobaczymy jak mi pójdzie. Chociaż patrzę, że Skyline jest troszeczkę uszkodzony, ale chyba ten cały pasek nie zjechał, więc jeszcze te osiągi są w miarę ok. Skyline jest ogólnie lżejszy i ma troszeczkę mniej mocy, więc nie wiem, czy to będzie mi jakoś przeszkadzać. Jazda do St. Louis. Będziemy jechać z kolizjami i z ruchem ulicznym. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Ogólnie jak zawsze trzymajcie kciuki. Ja już nie pamiętam nawet, jak mój Skyline wygląda uliczny. Chyba był żółty, z tego co pamiętam. Chciałbym to jakoś zmienić. Ostatnio mam tendencję do malowania we wszystkich grach wyścigowych samochodów na czarno. Tak, mój Skyline jest niestety żółty. Ktoś tam jedzie w ogóle jakimś chyba znalezionym autem. Ojej, będę musiał jakoś ten kolor zmienić. Jak się da. Kurde, jakie felgi, damn! Ja je instalowałem jak grałem w betę. To śmiesznie wygląda przy ruszaniu. No dobra. Próbujemy coś tutaj osiągnąć. Oj, Skyline. Ojej, kolizje wyłączone są? Gonimy, gonimy, gonimy! Ale ciężko się skręca tym Skyline'em w stosunku do Forda Mustanga Fastback z 2015 roku, ale Lucek lepiej bierze zakręty, kolizje wyłączone, więc możemy się spokojnie przycisnąć tutaj na pierwszą pozycję. Jak oni jeżdżą? Czemu oni nie hamują przed zakrętami? No chwileczkę. Pewnie jest Need for Speed, man. Dobra, oni się tam za mną tunelują, więc będą zapieprzać. Podoba mi się stuningowany fajnie z maską z włókna węglowego Nissan 370Z, który właśnie się rozwalił. Nie przyhamował przy tym zakręcie, był jego błąd. A tutaj trzeba troszeczkę hamować, trzeba te zakręty leciutko krócić. O tak. Tu ganiam jest Skyline z maską z włókna węglowego też. To mi się tak nie do końca podoba, bo ta maska jest lepsza, jeśli jest lakierowana. W przypadku 370 fajnie wyglądała właśnie ta z włókna, a tutaj jest gorzej, troszeczkę rzuca, ale Skyline naprawdę jest stabilny bardzo na wyskokach. Być może dzięki napędowi 4x4, które zdecydowanie lepiej sprawdza się na śliskich nawierzchniach, jak na przykład oblodzonych. Dobra. I robimy tak, moi drodzy, ja nie wiem jak ja to robię, ale po takim długim czasie niegrania w The Crew utrzymuję się na pierwszej pozycji albo gdzieś w czołówce, gdy mam w miarę dobry samochód. Usłyszałem teraz, chciałem powiedzieć zauważyłem, ale usłyszałem teraz, że bardzo fajnie brzmi pompa w tym samochodzie. Nie chcę za bardzo zmieniać kamery na kamerę z maski, bo być może przez to się gdzieś rozwala, chciałbym zdobyć pierwszą pozycję po prostu. No ale teraz już raczej taki zagrożony nie jestem, więc nie wiem czy być. No coś tam słychać tą pompkę, słuchajcie sobie. Słychać tego ślimaka. Słyszycie? Fajnie słychać. Chociaż powiem wam, że w najnowszym Need for Speedzie zdecydowanie lepiej brzmią te samochody. I po włożeniu jakiejkolwiek części tuningowej ten dźwięk silnika się zmienia, czy nie wiem, w założeniu oczywiście wydechu to też dźwięk samochodu całościowo się zmienia. No bo jednostka napędowa to jedno, tak? Wiadomo, że V-ka będzie inaczej brzmieć niż rzędowy silnik, ale rolę takiego, nie wiem, wydźwięku samochodu bardzo dużą rolę tutaj odgrywa właśnie układ wydechowy. Chociaż na przykład Subaru z silnikiem Boxer praktycznie zawsze brzmi tak samo kozacko. Słyszeliście jakieś Boxera z bliska? Bo ja tak, po prostu niesamowity dźwięk, jedyny w swoim rodzaju. Tak brzmią Porsche'y, na przykład Cayman, gdzie jest Boxer, i tak brzmi Subaru WRX STI.
Wspaniałe, wspaniałe brzmienie, polecam. Mój samochód już się ładnie naprawia. Bardzo lubię właśnie to w Dekru, że samochody same się naprawiają. Nie trzeba wyłączać uszkodzeń aut, jak na przykład w Fordzie Horizon. Tylko po prostu samochód zaraz sam się naprawi. Wiem, że są uszkodzenia, ale one zaraz znikną i będę mógł sobie jeździć moim czyściutkim, pachnącym, ładniutkim, niezarysowanym Skyline'em, jak teraz widzieliście na obrazku. Zająłem pierwsze miejsce, drugi raz, można powiedzieć, że no nie, z rzędu to nie. 11 tysięcy baksów tylko wygrałem, a wtedy wygrałem za czwartą pozycję na eliminacjach 16 tysięcy, więc ja się zastanawiam, ile miał wtedy ten pierwszy gracz, który wygrał w ogóle tę eliminację. Ile dostał kasy. No, wygrałem sobie troszeczkę, nie jest to aż tak dużo, ale wolę jeździć PvP zdecydowanie, bo naprawdę szybko, szybko można sobie te wyścigi pojeździć, a niż robić te misje frakcyjne, gdzie się dostaje dużo więcej kasy, co prawda, ale trzeba poświęcić też dużo, dużo więcej czasu na tą jazdę. Jestem ogólnie pierwszy na tej poczekalni, na tym pokoju, ale wychodzę sobie już, żeby z wami się pożegnać, podziękować wam za to, że byliście ze mną, że zobaczyliście pięknego skyline'a, który bardzo ładnie wygląda w nocy, bardzo ładnie się świeci, ładnie te światełka wyglądają, bo oczywiście to jest skyline chyba się wszystkim podoba. Bardzo fajnie brzmisz, panie Nissanku. Dziękuję wam serdecznie jeszcze raz, że byliście ze mną. Zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.